przypomina. Wrażenie niezwykłe. Jupitery dodają nam tutaj emocji, blasku i widowisko jest naprawdę wspaniałe wtedy. To wszystko przed nami. Drużyna jest zwarta, gotowa, waleczna, co najważniejsze. No i mamy piękne widowiska żużlowe, rośnie marzenie. Czekamy na kolejne inwestycje, na możliwości zainwestowania w dodatkowe miejsca na pierwszym łuku, no i dokończenie tych inwestycji związanych z oświetleniem, aby rzeczywiście to już było wszystko, co może być przy tych warunkach oczywiście. Radość podwójna. Po pierwsze wspaniale jedziecie Krosno, a po drugie mam to szczęście, że ja to zrobiłem, moja firma, i dość ładnie to świeci. Dlatego też podwójna radość. Nie spodziewałem się nigdy, że doczekam takich czasów, takiego wyniku krośnieńskiej drużyny przede wszystkim, no i tych Jupiterów. Po całym tym mieście szukaliśmy tych dobrych ustawień, żeby byliśmy bardziej szybsi. I chłopacy z Gdańska przyjechali i po prostu lepiej się spasowali na tą pierwszą polowę. I no, trudno było, bo przykro mi, bo tutaj pierwszy mecz przy światłach przed domowymi kibicami. Ogólnie w domu to trzeba wygrać i przegraliśmy tego, ale dwoma punktami. Będziemy się skupiali bardziej na przyszłym tygodniu, żeby to odrobić i nadrobić. Dla kibiców z Krosna to robi wrażenia i zupełnie inny klimat jest. Trochę mi się wydaje, że podnosi się ten poziom w ogóle imprezy, nie? Rozgrywany na obiekcie, kiedy jeździ się przez światła. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Bardzo liczyliśmy na zwycięstwo, ale ta liga jest w tym roku tak wyrównana, tak szalona. Mamy tyle tych splotów sytuacji, że okazało się, że ostatecznie to goście z Gdańska, którzy przecież celują w awans do Ekstraligi, wygrali na naszym torze. Nie powiem, że jesteśmy zadowoleni, bo liczyliśmy na te dwa punkty, ale powiem przekornie, tak jak Gdańsk wygrał w Krośnie, tak Celta z Wilki mogą wygrać w Gdańsku. Dzisiaj nasi zawodnicy nie mieli tego elementu startowego. Sporo materiału do analizy, wiemy co poprawić, wiemy nad czym pracować, szable w dłoni i walczymy dalej.